Wiedźmin Fantazja, odcinek 14. Wyprawa w nieznane. Opowiadam i wymyślam i tworzę dla was kreatywnie, bez żadnych spis, bez żadnych notatek, tylko prosto z głowy dla was wymyślam i tworzę ja, czyli Malczu Mistrz, a to jest właśnie opowiadanie fantazy z kontynuacją fabularną ze świata Wiedźmina. Wiedźmin Fantazja, mojego własnego autorstwa. Zapraszam, moi mili, zapraszam do słuchania. Dobra. Teraz się muszę skupić. Synek! Co tato, Geralcie? Synek! Synek, słuchaj. Tutaj mam taką notkę. Na tych mapach, jest tu notka taka na tych mapach, co od tego kocarza wyciułaliśmy w Nowigradzie. Słuchaj, synek. My będziemy musieli zdobyć jakieś 5 kryształów chaosu. I ja cię pierdzielę, synek, kurde. Naprawdę. 5 kryształów chaosu musimy zdobyć, żeby móc aktywować wrota w jedną i w drugą stronę. W jedną i w drugą stronę, żeby się przemieszczać. Bo musimy ze swojej strony położyć 5 kryształów chaosu na specjalnym podejście, na specjalnym miejscu przy wrotach dla magicznych statków, tak? Rozumiem, tato Geralcie, rozumiem. Ej, kurczę, tato Geralcie, momencik, bo strasznie mnie wieci w nosku. Okej, dobra. Tato Geralcie, a skąd my weźmiemy na to odpowiednią ekipę na tą wyprawę? Synek, spoko. Król i królowa, królestwo Redanii oraz stołeczne miasto Nowigrad z rozkoszą zrewanżują się z kurczybykom. Mamy już przygotowaną całą flotę, aż około 33 statki, także spoko, synek. Mamy 33 statki, takie galeony bitewne, jeszcze kilkadziesiąt pomniejszych. Całą armię, synek, mamy całą armię, kurde. I to najlepsze statki, wszystko. Dowodzi nimi niejaki Jack Sparrow, kurde, kapitan piratów, kurcze. Także, synek, się nie martw. Ja od Jacka wiem, że po prostu mamy go w ekipie i on nas poprowadzi na te wyspy chaosu. I potem zahaczymy o to Tugę, a i przy okazji zbierzemy jeszcze dodatkowe siły i przedrzemy się przez portal prosto do Śródziemia. I popłyniemy prosto do krainy popłyniemy prosto do krainy elfów i ludzi, ale w pierwszej kolejności popłyniemy do ludzi, bo kraina ludzi jest najbliżej punktu zapalnego. Po prostu wesprzemy klinowo frakcję ludzką w Śródziemiu, statkami, armiami i wszystkim. Pobuduje się magiczne fortyfikacje, zabezpieczymy wszystko, synek, spoko, kurde, rozpierniczymy równo, wyrównamy siły, wesprzemy, a potem pójdziemy do śródziemskich elfów królewskich, przywitamy się, ty się przedstawisz, ty szycha jesteś, synek, wiesz? No ja wiem, tato Geralcie, ja wiem, tato Geralcie, że ja jestem, bo kurde, w końcu jestem królewskim, też po części po fabule i po cząsteczkach duchowych też to sprawdziłem. I Rada Magiczna też to sprawdziła. Nie wiem tylko z którego klimatu ja jestem, ale wiedzą, że jestem królewskim elfem, jakimś księciem Elronda, ja to nie wiem, co to,
Poza tym, że taty synem jestem też podobno tym synem Elronda jakimś, kurczę, nie wiem co to za Elrond, nie wiem. Synek, Elrond to jest wielki król elficki, władcy pierścieni, synek, nie piernicz, synek! Nie piernicz! O Jezu, to znaczy, że tam gdzie popłyniemy, to tam jest też mój inny, ojciec? Tak, synek, na to wygląda! Pokaż, synek, kurde, palca. Pokaż. Ale tata, nie zrobi mi tata krzywdy. Nie zrobi. O, synek, tutaj ci... Przeskanowałem ci palca ze moimi technikami. Synek, w tobie płynie święta krew. Ja ci mówię, kurde. Ja ci mówię. Dobra, synek, to słuchaj. Organizujemy się, synek. Przygotujemy się. Jutro wypływamy na wyprawę. I słuchaj, synek. Dowodzić będzie Jack Sparrow, kapitan Jack. Dowodzić będzie kapitan Jack, kurczę. I płyniemy całą tą artylerią po kolei te wszystkie kamienie chaosu zdobyć, tak? I w ogóle. Także, synek, przygotuj się razem z Triss i z dziewczynami, z chłopakami. Ruszamy, synek. Jutro, skoro świt, ruszamy. Dobrze, tato Geralcie, dobrze. Dobrze, tato Geralcie. Jedziemy z tym koksem. No problem, tata, no problem. Dobrze, synek, dobrze. To luz plus, synek, luz plus. Minął kolejny dzień. No, synek, to jest bryza. To jest piękna bryza wolności. To jest to, co ja kocham w podróżach morskich, synek. Wiem, tata, wiem. Co nie, dziewczyny? Ahoj, kapitanie Geralcie, ahoj! Hej, Yennefer, hej. Hej, mężu, hej. Hej, Triss, hej! Hej, Misiek, hej! Ciri, Jaskier, jak się trzymacie? A dobrze, dobrze, ja u mnie w porządku, ja sobie nową balladę układam o wielkich falach tsunami. O, ty, o czym ty śpiewali będziesz? No ja będę śpiewał o legendarnych falach tsunami. Jaskier, kurde, proszę cię, zmień temat, bo jeszcze cię, kurde, ktoś wsadzi za to. Przecież, człowieku, tsunami to jest kataklizm, człowieku. A to tsunami to jest kataklizm? No, człowieku, w moim uniwersum, człowieku, to przez tsunami to praktycznie jedna piąta populacji wymarła. To są gigantyczne fale, które zmiatają wszystko. To jest kataklizm, to jest zło. Ty o tym nie śpiewaj, bo jeszcze ci dupią gdzieś. O, Tomaszu, dziękuję, że mi mówisz, dziękuję. Dziękuję, brachu, to nie będę o falach tsunami śpiewał, to może o czymś innym. Możesz zaśpiewać o koniach w galopie. Okej, okay, o koniach w galopie. O, konie w galopie, najlepsze są! Uuu, najlepsze, panie! To tak płyniemy. Kapitanie Jacku, jak leci, jak łajba leci, ładnie wszystko, gładko idzie? Nie ma problemu w sterowaniu łajbą, czyli w sterowaniu naszym statkiem królewskim, świętej Rity. No problem, panie Geralcie z Rivi. No problem, wiedźminie, biały wilku. No problem, młody wilku, czarodzieju Michale. Wszystko jest w porządku. O wszystko zadbałem pieczołowicie. Zebrałem jeszcze dodatkowe siły. Jest nas około teraz 80 statków bitewnych, zaopatrzeniowych, surowcowych, budów medycznych i budujących. U nas w to cudze byliśmy i wszystko było w porządku. Ja wszystko ogarnąłem. Możemy spokojnie udać się na pierwszą wyspę chaosu po pierwszy klejnot królewskiego zboża mocy. Także po królewski klejnot udamy się teraz
tych klejnotów jest 5, czy są po kolei klejnot ognia, klejnot wody, klejnot powietrza, klejnot ziemi i klejnot elektryczności, czyli klejnot piorunów. Rozumiem. Po kolei będziemy musieli znaleźć te klejnoty i na 5 głównych wyspach chaosu. I przy okazji, to wiecie, no trzeba będzie uważać, ale potem udamy się na tą świętą wyspę akcji, gdzie położymy wszystkie klejnoty, zostawimy strażników i będziemy podróżować międzywymiarowo już prościutko do Śródziemia. Także jedziemy z tematem, moi kochani, płyniemy! Płyńmy zatem, kapitanie Jacku, płyńmy! Dobrze, szefie Geralcie, dobrze! Dobrze, czarodzieju Michale! Dobrze, młode wilki, dobrze! Ahoj, wilki morskie! Ku przygodzie!